Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ten materiał jest dokończeniem, częścią drugą materiału, dlaczego ludzie odchodzą od Kościoła. Stwierdziłem mianowicie, że pierwsza część była niekompletna. Mianowicie zabrakło bardzo ważnego elementu, dlaczego ludzie nie odchodzą od Kościoła, albo raczej dlaczego nie powinni od niego odchodzić. Zapraszam. Oczywiście w kilkanaście minut nie da się wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie. Będzie to raczej taki spis treści. Raczej potraktujmy to właśnie jako tylko spis tych rzeczy, które warto jest tutaj poruszyć. Ja będę umieszczał linki, odnośniki do poszczególnych punktów, które będzie można sobie później w opisie sprawdzić i zgłębić poszczególne te zagadnienia, natomiast pozostanie to właśnie taki spis treści. Jeśli znajdzie się później coś, co będziecie w sposób szczególny chcieli, abym pogłębił, to piszcie to w komentarzach i wtedy będziemy mogli się nad tym zastanawiać, nad konkretnymi zagadnieniami, będziemy mogli się troszkę dokładniej zastanowić, pochylić nad nimi. A więc zaczynamy. Zacznijmy od tego, że wiara w Boga jest aktem rozumu, że wiara jest czymś, co rodzi się w rozumie. A więc nie jesteśmy tutaj w ogóle na platformie jakichś uczuć, jakiegoś przeczucia. Chodzi tutaj o akt rozumu. Wiara jest uznaniem za prawdziwe to, co Pan Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podał. Uznanie za prawdziwe, a więc akt rozumu. Następnie jest to zupełnie rozumne właśnie, aby uznawać, że Bóg, że pierwsza przyczyna istnieje. Zgodnie z podstawowymi zasadami naszego myślenia, nikt nie może dać tego, czego nie posiada. Jest to jedna z podstaw w ogóle naszego logicznego myślenia. Nikt nie może dać tego, czego nie posiada. I stąd, gdy widzimy we wszechświecie porządek, bardzo daleko idący porządek, prawa fizyki bardzo konkretnie, dokładnie ustanowione, bardzo dokładny porządek, jakim jest życie, które wymaga właśnie wielkiego uporządkowania. To jest niezwykle skomplikowana struktura. Tutaj umieszczę też link w opisie do filmiku, który właśnie traktuje bardzo naukowo, ale w sposób przystępny o tym, czym jest życie i w jaki sposób mogłoby lub nie mogłoby ono powstać z materii martwej. I tam właśnie, pomimo tego, że teorii jest dużo, to ostatecznie wniosek tychże naukowców, którzy w ogóle jakby nie roztrząsają tego z punktu widzenia wiary, jest taki, że zupełnie nie wiemy, jak by to mogło być, aby w sposób naturalny życie powstało z materii nieożywionej, dlatego że te istoty, które znamy jako żywe, albo które jesteśmy sobie w stanie wyobrazić jako żywe, wszystkie są już tak bardzo skomplikowane, są tak bardzo wysokim stopniem pewnego porządku. Nikt nie może dać tego, czego nie posiada. Dlatego święty Tomasz z Akwinu mówi, że to są właśnie najważniejsze dowody na istnienie Boga. Porządek we wszechświecie, życie, istnienie ruchu we wszechświecie. Wszystko to. Nikt nie może dać tego, czego sam nie posiada, a więc musiała istnieć pierwsza przyczyna, która była w stanie obdarzyć cały wszechświat i pewnym porządkiem, bo porządek oznacza rozum. Porządek nie powstaje przez przypadek. To nie zgadza się z naszym doświadczeniem. To znaczy, gdy dostrzegamy jakikolwiek porządek, od razu zakładamy tam istnienie rozumu w takim naszym zwykłym, codziennym życiu. Nie zakładamy, że rzeczy ułożyły się jakoś przez przypadek, gdy dostrzegamy prostą, w dostrzegalną konstrukcję, która jest właśnie pewnym porządkiem. A więc istnienie pewnego porządku praw fizyki, stałych, niezmiennych praw fizyki, które umożliwiają powstanie życia, istnienie ruchu we wszechświecie, czy w ogóle istnienie czegokolwiek. Dlaczego cokolwiek jest, skoro raczej mogłoby nie być? I tak święty Tomasz przechodzi przez te wszystkie zjawiska i zastanawia się, dlaczego to w ogóle jest. Że musi być jakaś pierwsza przyczyna, która posiadała te elementy, posiadała życie, posiadała rozum i mogła przelać te elementy na swoje stworzenie. I tą pierwszą przyczynę nazywamy właśnie Bogiem. I tutaj zdaję sobie sprawę, że to wymaga wielkiego pogłębienia. Jeśli Was akurat właśnie te rozumowe dowody na istnienie Boga ciekawią, to piszcie w komentarzach i będziemy się nad tym pochylali dokładniej.
Tutaj oczywiście pojawia się również ważne zagadnienie, ważne pytanie dotyczące ewolucji. Jak to nikt nie może dać tego, czego sam nie posiada? Przecież istnieje coś takiego jak ewolucja. Otóż nigdy nie może on naruszać tej zasady. To znaczy, nawet jeśli założymy, że coś się rozwija, to zawsze musi ono mieć już wcześniej w swojej potencjalności, w swoich możliwości właśnie tą możliwość rozwoju. Zawsze musi być ona. Jeśli coś faktycznie w jakiś sposób się rozwija, nasionko, które rozwija się w kwiat, może rozwinąć się w kwiat, dlatego że ma już w swojej potencjalności, w swojej możności, ma już tą możliwość rozwinięcia się i w ten sposób możemy sobie wyobrażać pewne formy ewolucji, natomiast musiałoby być one faktycznie właśnie umieszczone w stworzeniu przez stwórcę, który już posiadał rozum, który już posiadał życie, który, i w ten sposób wszystko uporządkował, że faktycznie mogło to stać się w ten, a nie w inny sposób. Zagadnienia na pewno bardzo ciekawe. W tym krótkim, streszczającym materiale nie będziemy się nad tym pochylali. Tak jak wspomniałem, zachęcam do pisania w komentarzach, co Was szczególnie interesuje. Również w opisie będą linki do bardzo ciekawych materiałów na ten temat. Następnie, życie Chrystusa. To jest kolejny wielki punkt, który wskazuje na to, że Kościół katolicki ma rację. Otóż, życie Pana naszego Jezusa Chrystusa zostało zapowiedziane przez proroctwa Starego Testamentu. Każdy, kto jakkolwiek zna historię Starego Testamentu, jako księgi, tak, jako pisma, wie, że faktycznie Stary Testament jest stary. To znaczy jest dużo starszy niż Nowy Testament. I faktycznie są tam fragmenty, które zostały napisane wiele setek lat przed przyjściem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a które bardzo dokładnie zapowiadają, kim On będzie i co On uczyni. Tu przytoczę znowu tylko dwa fragmenty jako pewne przykłady. Mianowicie najpierw Melchizedek. W Księdze Rodzaju pojawia się ten król Szalemu Melchizedek, który składa w ofierze chleb i wino i później znika. Później następuje cała ta wielka epoka kapłaństwa lewickiego, kapłaństwa, gdzie składane w ofierze były ofiary krwawe, ofiary były to zwierzęta, które były składane w ofierze. I mieliśmy całe pokolenia tych kapłanów, kult w Jerozolimie, w jednej świątyni jerozolimskiej i tak dalej, i tak dalej. I następnie, wiele setek lat później, Psalm 110 zapowiada przyjście Mesjasza, który będzie kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Jest to pochwycony ten Melchizedek sprzed setek lat, tak jakby na nowo przypomniany w psalmie i jako zapowiedź dla Mesjasza, który i co, kim był ten Melchizedek? Był królem, kapłanem, który ofiarował chleb i wino. I później święty Paweł w liście do Hebrajczyków, rozdział 5, wersety 8-10, właśnie to wspomina. Mówi, że Bóg mówi przecież do Chrystusa, do Mesjasza, ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Te cytaty to Księga Rodzaju 14-18, Psalm 110, 3-4, wersety 3 i 4. Również Psalm 21, dokładnie zapowiadający mękę Pana Jezusa, naprawdę z bardzo dużą ilością szczegółów, kwestia rzucenia losu o szaty chociażby, czy też sam fakt oczywiście męki krzyżowej Pana Jezusa, przeboli ręce i nogi moje, będą patrzeć na tego, na którego przebodli. To wszystko zostaje zapowiedziane już w Starym Testamencie. Psalm 21, tutaj również bardzo ważna zapowiedź męki Pana Jezusa, jak również cały rozdział 53 Księgi proroka Izajasza. Również bardzo ważny fragment, który w całości traktuje o męce tego męża Bożego, który i męka, tak, którego to męka przyniesie nam zbawienie, odkupienie od grzechów wiele setek lat przed przejściem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kolejny punkt, który wskazuje na prawdziwość nauki Pana naszego Jezusa Chrystusa, to jest wyjątkowy jej poziom. O co chodzi? Chodzi o to, że Pan nasz Jezus Chrystus przychodzi i naucza. I naucza czegoś absolutnie doskonałego. Jego nauka jest doskonała na poziomie moralnym. Zwrócę uwagę tylko na poszczególne punkty. Znowu, pamiętajmy, to jest tylko spis treści.
Ta moralność dotyczy wszystkich, jest taka sama dla wszystkich. Wielkim błędem bardzo wielu systemów moralnych jest to, że zawiera on różne rozgałęzienia. Zasadniczo trzeba być takim, ale nie dla wszystkich. Zasadniczo to tak, ale wrogów można potraktować inaczej. I to są wielkie braki systemów moralnych. Mogą one uzależniać to od różnych rzeczy, od przynależności rasowej, przynależności etnicznej, od przynależności kastowej, od poglądów, tak? Pan nasz Jezus Chrystus nakazuje również kochać nieprzyjaciół. Jest jeden system moralny obowiązujący wobec wszystkich. Dalej, Pan nasz Jezus Chrystus zobowiązuje nas nie tylko do zachowania pewnych zewnętrznych przykazań, ale również do tego, abyśmy pilnowali tego, co jest w naszym wnętrzu, abyśmy pilnowali naszych myśli. I to jest naprawdę wniesienie przykazań na wyższy poziom. Wymagania, które Pan nasz Jezus Chrystus stawia, są bardzo wysokie. Chociażby kwestia czystości, kwestia gniewu, gdzie Pan nasz Jezus Chrystus mówi: słyszeliście, że powiedziano, nie zabijaj, ja wam powiadam, każdy, kto by się gniewał na brata swego, już jest winien sądu. To cytat jest, czy jest to parafraza z pamięci, być może nie całkiem dokładnie, w sensie bez wątpienia właśnie o to w tym chodzi. I jednocześnie te wymagania są wysoce racjonalne, wszystkie one dokładnie odpowiadają ludzkiej naturze. Chociażby właśnie kwestia moralności seksualnej, która jest dokładnie ukierunkowana na cel, na zrodzenie i wychowanie potomstwa, na dobro gatunku ludzkiego. Niezwykle racjonalne, ale bardzo wyważone przykazania, które Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazuje. Następnie doskonałość nauki Pana Jezusa na poziomie dogmatycznym, doskonały obraz Boga, zupełnie niezmieszany z jakimiś takimi ludzkimi niedoskonałościami, zupełnie niemitologiczny, a jednocześnie nie oderwany od rzeczywistości, nie tylko jakaś taka platońska idea, czyli poza światem, ale jednocześnie w tym łączności ze światem. Oczywiście tutaj Trójca Przenajświętsza, co również jest nauką wyjątkowej doniosłości. To nie jest to samo, co triada. To nie jest to samo, co trzy bóstwa, które pełnią jakąś tam funkcję. Tutaj mamy do czynienia z jednym Bogiem, jedną istotą, jedną naturą, która istnieje w trzech osobach. To jest nauka szokująca, doskonała, ale właśnie gdy Bóg objawia nam, jaki jest, no to chyba powinno nas to zaskoczyć. To chyba powinien być dla nas szok, to powinno być dla nas zadziwiające. I taka właśnie jest nauka o Trójcy Przenajświętszej, o tej naturze, która jest tak wielka, że potrzebuje trzech osób, aby w nich istnieć. Dalej, zasadnicza, istotowa godność każdego człowieka, również zawarte w nauczaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. O co chodzi? Otóż zupełnie nie było oczywiste za czasów Pana Jezusa i dla nas jest to tylko dlatego oczywiste, że właśnie Pan nasz Jezus Chrystus tak nauczał, że każdy człowiek ma swoją zasadniczą, istotową godność, że każdy człowiek ma to takie samo powołanie. Czy to kobieta, czy mężczyzna, czy Żyd, czy Grek. Tak to jest bezpośrednio w Piśmie Świętym. Nie ma już kobiety, ani mężczyzny, nie ma już Żyda, ani Greka. Wszyscy są jedno w Chrystusie. Jedno powołanie. Gdy święty Piotr apostoł, prosty rybak z Galilei, pisze 2000 lat temu w swoim liście: mężowie, darzcie czcią swoje żony, albowiem one są dziedzicami tej samej obietnicy, to jest naprawdę szokujące. Rozumiemy to, prosty, nieuczony człowiek, rybak z Galilei, który naucza w ten sposób i to nauczanie rozchodzi się na cały świat. To nauczanie trwa w Kościele Świętym, czyli ta tutaj zasadnicza, istotowa godność, powołanie człowieka do tego, żeby stać się uczestnikiem boskiej natury. To wielkie jego powołanie, które dotyczy wszystkich. Znowu doskonałość dogmatyczna tej prawdy jest ogromna i nie zdajemy sobie dzisiaj zupełnie sprawy, jak bardzo wielkie konsekwencje to miało, że właśnie ta nauka była zawarta w nauczaniu Pana Jezusa. W ogóle cała antropologia. Człowiek zasadniczo dobry, ale zraniony. To jest niezwykle doniosłe. Zasadniczo dobry, czyli unikamy pesymizmu, ale zraniony, czyli nie pozwalamy tak po prostu na wszystko, ale walczymy o naszą doskonałość. A więc z jednej strony brak pesymizmu, z drugiej strony motywacja do działania. To jest na poziomie myśli rzecz niezwykle doniosła i doskonała. Prymat rozumu i prymat ducha,
ale nie negowanie świata uczuć i świata materii, nie twierdzenie, że to jest coś złego. Kolejna rzecz niezwykle istotna i doniosła. A więc mamy w nauce Pana Jezusa zadziwiającą równowagę. Zadziwiający zdrowy rozsądek. I pamiętamy, że to nie jest tylko nauka Pana Jezusa, to jest później nauka 12 apostołów, którzy byli przecież ludźmi wyjątkowo prostymi, którzy byli co do zasady ludźmi nieuczonymi, a jednak byli w stanie tą wielką naukę przekazać. I co więcej, byli w stanie za tą naukę oddać swoje życie. Te wszystkie, ta wielka równowaga w nauczaniu Pana Jezusa, to, że była ona właśnie taka, a nie inna, to jest podstawa tego, że nasza cywilizacja zdołała osiągnąć to, co osiągnąć. Wielkie to, co osiągnęła, wielkie osiągnięcia technologiczne są bez wątpienia właśnie dalekimi dziećmi, dalekimi wnukami tych wielkich myśli, które umożliwiły wielki rozwój najpierw filozofii, ale też bardzo szybko wszystkich innych dziedzin nauk. Dlaczego? Dlatego, że realistyczne podejście do rzeczywistości, wiara w ludzki rozum, w to, że jest on w stanie poznać rzeczywistość, że nie należy gardzić tą materią, że wszystko to jest Bożym stworzeniem, to wszystko są ogromne bodźce dla nauki i nie przez przypadek właśnie to właśnie łacińska cywilizacja wydała tą wielką, wysoką technologię. To nie jest przypadek, to jest skutek po prostu tego, jaka ta nauka jest. Następnie, oczywiście Pan nasz Jezus Chrystus wykazuje się wielką świętością życia i dokonuje cudów. Możemy sobie powiedzieć, no dobrze, ale taki ateista nie wierzy w to, że Pan nasz Jezus Chrystus dokonał cudów. Nie wierzę, ale jest bardzo rozsądne, aby wierzyć. Dlaczego? Dlatego, że mamy świadków, którzy byli w stanie oddać swoje życie za to świadectwo, że Chrystus zmartwychwstał, że Chrystus dokonał tego, co dokonał i nauczał tak. Czy można mieć bardziej wiarygodnych świadków niż takich, którzy mówili tak, tośmy widzieli, tośmy usłyszeli i za to jesteśmy gotowi oddać nasze życie? Czy są bardziej wiarygodni świadkowie? I pamiętamy o tym wszystkim, co powiedziałem przed chwilą. Dalej, ci właśnie świadkowie, mimo prześladowań, mimo bardzo trudnej sytuacji, mimo tego, że byli to ludzie nieuczeni, oni niosą tą wyjątkową naukę w świat i ta wyjątkowa nauka się przyjmuje, pomimo tych wielkich prześladowań w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. A więc to nie jest tylko tak, że to jest jakaś tam nauka, która jest wygodna i dlatego się rozprzestrzenia. Nie, to jest nauka bardzo trudna, bardzo wymagająca. Nauka rozprzestrzeniana przez ludzi, którzy są bardzo prości, tak, a która jest niezwykle skomplikowana i która jest jednocześnie prześladowana, a jednak mimo wszystko roznosi się, zdobywa serca i staje się tą wielką, wielką religią, co jest wielkim cudem tak naprawdę, co jest czymś wyjątkowym. Samo to, że ci prości ludzie byli w stanie w ten sposób pojąć tą naukę i przekazywać tą doskonałą naukę, która naprawdę, jak się właśnie bada, wchodzi w szczegóły, to okazuje się czymś absolutnie niezwykłym. To samo to, że oni byli w stanie to pojąć, ale dwa, że później byli w stanie roznieść to po całym świecie, oddać swoje życie za tą naukę. To jest naprawdę coś wielkiego i niezwykłego. Chrystus zakłada swój kościół. To jest kolejny ważny punkt. W Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 16, werset 18, czytamy, że Pan nasz Jezus Chrystus mówi do Piotra: ty jesteś Piotrem, ty jesteś skała i na tej skale wybuduję mój kościół. Chrystus mówi o jednym kościele, to jest mój kościół, wybudowany na Piotrze. Chrystus nie mówi o tym, że założy wiele różnych grup religijnych. Nie mówi, że wszyscy apostołowie są niezależni, mają iść w świat i nauczać po swojemu. Nie, jest jeden kościół, który ma gwarant jedności, jakim jest papież. Kościół Chrystusowy to jest kościół katolicki. Kościół pod przewodnictwem papieża. Kościół, który ma przekazywać naukę Pana naszego Jezusa Chrystusa dalej i który jest wyposażony w niezwykłe środki, aby uświęcać ludzi, aby prowadzić ludzi do Boga. Przede wszystkim msza święta i sakramenty, ale to już jest temat na zupełnie inną naukę. Ten kościół następnie wyróżnia się czterema znamionami, które pozwalają go wyróżnić spośród innych wiar, spośród innych zgromadzeń religijnych, które są stworzone przez ludzi, mniejszych lub większych, wielkich filozofów lub mniejszych oszustów, ale jednak stworzone przez ludzi. Mianowicie, kościół katolicki jest jeden. Właśnie dzięki papieżowi, dzięki tej osobie, która jest gwarantem jedności, jest faktycznie jeden. Ma jedną głowę, przez to ma jedną wiarę.
I te wszystkie najważniejsze środki, czyli sakramenty święte. Kościół święty, który faktycznie wyróżnia się tą jednością. Jeśli gdzieś jest prawda, to ona powinna być jedna. Jeśli jakaś struktura ma przekazywać prawdę, no to ta prawda powinna być spójna i do tego potrzebna jest ta jedność. Kościół katolicki jest święty i tutaj na pewno to wzbudzi najwięcej emocji. Czy to znaczy, że wszyscy są w nim święci? Nie. Dobrze wiemy, że nie. Dobrze wiemy, że wiele w Kościele jest zepsucia, zgorszenia, grzechu. Dobrze o tym wiemy. Co mam na myśli, gdy mówię, że Kościół jest święty? Otóż jest święty w swoim założycielu, jest święty w swoim celu, uczynienie człowieka podobnym do Pana Boga, jest święty w środkach, które otrzymał, jest święty w swoim nauczaniu. To są wszystko bardzo ważne elementy, czyli święty cel, święty założyciel, święte środki, które do tego prowadzą, nauka, która jest doskonała, która faktycznie jest realistyczna, która doskonale odpowiada ludzkiej naturze. Czy to się komuś podoba, czy nie, to osobiście może to się komuś nie podobać, bo jest to trudne i wymagające, natomiast ona doskonale odpowiada ludzkiej naturze i jest po prostu dobra dla ludzkiego gatunku. I tyle. To kwestia oczywiście jak najbardziej również możemy pogłębić. A więc jeden święty, powszechny, a więc dostępny dla wszystkich, nieograniczony dla jakiejś grupy etnicznej, nieograniczony dla kogoś, dla jakichś wybranych. Nie, jest dostępny dla wszystkich. Jeśli Bóg naprawdę by przekazał nam Kościół święty, założył swój Kościół, to wtedy powinien być dostępny dla wszystkich. I na końcu Kościół katolicki wyróżnia się również tym, że jest apostolskim. Co to znaczy? To znaczy po prostu, że jest ugruntowany na apostołach. Ma wiarę apostołów i sukcesję apostolską. To znaczy, że każdy kapłan katolicki może pociągnąć taką linię do któregoś z apostołów. Oczywiście będzie to praktycznie bardzo trudne, bo w czasach prześladowania nikt dokumentacji nie prowadził i nie zapisywał, kto kogo dokładnie wyświęcił. Natomiast właśnie w czasach apostolskich i tych poapostolskich pilnowano tego bardzo dokładnie. Oczywiście Kościół bardzo dokładnie pilnował tego, żeby tam nikt samozwańczo nagle nie nazywał się kapłanem i biskupem, tylko dokładnie tego pilnowano, żeby ta sukcesja apostolska była przekazywana, pomimo tego, że nie jest to dobrze udokumentowane. Te czasy pierwszej gorliwości, czasy wielkich męczenników, to były raczej czasy wielkiego rygoryzmu, a nie czasy właśnie jakiegoś tam odpuszczenia sobie i nie przywiązywania dużej wagi do nauczania Pana Jezusa, czy do przekazywania tej władzy, którą On przekazał, którą On dał Kościołowi Świętemu. A więc apostolski, wybudowany na fundamencie apostołów. To jest ważne jakby w dyskusji, w obliczu różnych kościołów, które nazywają się chrześcijańskimi. Kościół katolicki, Kościół Chrystusowy musi być apostolski, musi być wybudowany na fundamencie apostołów. Tutaj jedna może jeszcze uwaga na marginesie. Bardzo często stawiane pytanie i na pewno w komentarzach to się wielokrotnie pojawi, ale czy Kościół Święty, czy Kościół Katolicki jest ugruntowany na Piśmie Świętym, albo na pewno będą się pojawiały komentarze w stylu czytajcie po prostu Pismo Święte. Uwaga, Kościół Katolicki nie jest ugruntowany na Piśmie Świętym. To Kościół Katolicki stworzył Pismo Święte. Uwaga, pamiętajmy o tym, to Kościół stworzył Pismo Święte. Skąd, drogi protestancie, wiesz, jakie księgi należą do Pisma Świętego? Kto zdecydował, które księgi należą do Pisma Świętego, a które nie? Jest wiele pism wczesnochrześcijańskich, które sugerowały, że są jedną z Ewangelii, jednym z listów apostolskich. Skąd my to wiemy? Otóż to ustanowił Kościół Święty. Kościół Święty, i to jeszcze na dodatek, badając tradycję, zastanawiając się, które pisma istnieją, są od zawsze traktowane w Kościele właśnie jako część Pisma Świętego. Więc to Kościół Święty stworzył Pismo Święte, ustalił, które księgi są faktycznie, właśnie badając tradycje, które są od zawsze używane w Kościele jako pisma natchnione, jako te, które przekazują tą Bożą naukę, a więc Kościół katolicki nie jest wybudowany na Piśmie Świętym. To Pismo Święte pochodzi od Kościoła katolickiego. To jest bardzo, bardzo istotne. I oczywiście
W tym temacie będzie milion zarzutów. Bardzo proszę, aby w komentarzach zachować wysoką kulturę i z góry zaznaczam, że niekulturalne komentarze obrażające kogokolwiek, czy to kościół katolicki, czy to nie katolików, będą usuwane po prostu, bezlitośnie. Będę takie komentarze usuwał. Milion zarzutów się może pojawić. Zadawajcie pytania i proście, piszcie o to, o tym, co Was najbardziej interesuje, co w kolejnych materiałach powinienem omówić. Będę w opisie, tak jak wspomniałem, umieszczał linki do materiałów, gdzie można sobie pogłębić to, co tutaj w takiej bardzo syntetycznej formie powiedziałem. Zachęcam do korzystania z tych materiałów. Myślę, że na wiele pytań właśnie już tam znajdą Państwo odpowiedź i czekam na komentarze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.